zjadła w Pizza Hut, gdybym musiała, gdybym nie miała innego wyboru. Powiem wam co. Pizzę, po prostu pizzę. Jako dietetyk kliniczny jestem również człowiekiem. I jako człowiek również mam smaczki na to, czy na tamto i na niezdrowe rzeczy. Więc jeżeli byłaby konieczność, że muszę iść do Pizza Hut, to po prostu zjadłabym pizzę i nie kombinowałabym, że ta ma 500 kalorii mniej, a ta może z warzywami to będzie zdrowszą alternatywą. Pizza to pizza, po prostu jesz pszenicę. A pszenica, jak już wiemy z książki Pszeniczny brzuch, którą Ci bardzo polecam, pszenica to jest jedno z najgorszych zbóż, jakie możemy jeść. Jeżeli chcesz coś zrobić dla swojego zdrowia, to jest jedna najważniejsza rzecz. Odstaw pszenicę, a ozdrowiejesz. Dlatego jeżeli raz na jakiś czas masz ochotę coś zjeść, to nie wydziwiaj i nie kombinuj, że sobie zjesz z warzywami, albo bez sera, albo bez wędliny, bo to będzie zdrowiej. Pizza to pizza. No, zawsze jest niezdrowa, chyba że zrobiona jest na cieście na przykład gryczanym. A po więcej takich rad obserwuj mnie.